Dlaczego Unia Europejska, czytaj Niemcy, ingerują w polskie wybory? Jakieś tam OBWE będą sprawdzać to. No przecież jak w 2013 roku platfusiarnia Tusk jeździł tam do Moskwy uczyć się, jak liczyć głosy po wyborach, tam komisje jeździły do Moskwy. To było wszystko w porządku wtedy? Wtedy było dobrze. Powiedzieli, jak robić głosy nieważne. Kilkadziesiąt procent głosów nieważnych. Pamiętamy te sprawy. To wtedy było wszystko ok. Zrobią wszystko. Moskwa z Berlinem. Zrobią wszystko, żeby ich łącznik Tusk wygrał wybory. I po wyborach, nie daj Boże, by wygrały platfusiarska gangrena, jakby wygrała. Jestem przekonany, pierwsza wizyta Tuska, towarzysza Tuska, jest w Berlinie, a druga na Kremlu. No, łącznik będzie działał po prostu, żeby ocieplić wizerunek, no bo kto dzisiaj pojedzie, to nie bardzo tak, żeby tam ten Stolc jeździł tam do Moskwy, to tak nie bardzo, to zadzwonić jeszcze może z tym makaronem, ale tak, żeby jeździć, to tak oficjalnie nie. Tuskowi będzie to pasowało, łącznik będzie znowu jeździł. I o to wszystkim, z tym wszystkim chodzi. A co do Unii Europejskiej, to jest ruska polityka cały czas tam. Ruska polityka jest cały czas tam prowadzona, tak jak Putin zagra, tak oni tam tańczą w Unii Europejskiej. I ci bandyci, którzy brali te łapówki, których tam znowu powpuszczali, no to jest parodia, no. Że oni bez Kataru brali, tak, no z Kataru brali, nie od Putina brali te pieniążki. Tak jak chce Putin, tak Unia Europejska wszystko robi. To nie, że Niemcy tam, Niemcy wykonują to, co Putin rozkaże. Polityka w Unii Europejskiej jest sowiecka. Kremlowska.